To nie pierwszy raz, gdy ktoś zarzuca przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Rawicz Markowi Przybylskiemu, że się uśmiecha nawet w sytuacjach wymagających powagi. Ostatnio taki zarzut przewodniczący usłyszał podczas sesji, gdy jego zastępca odczytał list dotyczący Rawickiego Centrum Rehabilitacji. Nie umieszczam wspomnieć o przewodniczącym Rady, panu Marku Przybylskim, który na rozmowach z rodzicami dzieci niepełnosprawnych ironicznie uśmiechał się pod nosem, co było dla nas rodziców czystym brakiem szacunku. W obronie przewodniczącego stanęła radna Grażyna Kośmider. Pan przewodniczący się wcale nie uśmiechał. Jak na co dzień patrzymy, to ma taki wyraz twarzy i może niektórzy tak to odbierają, ale tak nie było, bo byliśmy tam i widzieliśmy. Zresztą tam naprawdę nie było z czego się śmiać i nikt z nas się nie śmiał. Marek Przybylski przyznaje, że ludzie mu często zarzucają brak powagi. Powiem tylko tyle, że ja wiele razy spotykam się z zarzutem, że jestem uśmiechnięty. No ja tak jestem. Ja jestem, mam taki wyraz twarzy, ja nic na to nie poradzę. Jeżeli ktoś to odczytuje, że jest to ironia, no to ja już naprawdę nic z tym nie zrobię. No ja mam taki wyraz twarzy, często się śmieję, często się uśmiecham.